Sieba Typyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 8.16, środa, 14 grudnia 2022 i ten grudniowy dzionek nakręcę dla Was materiał oto z tej wody. Nie przedociągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu, a więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno, naprawdę warto coś ciepłego wypić, ze względu na to, że dzisiaj temperatura minusowa, minus 15, zobaczcie sami. Samego rana chrupało, szczelało pode mną. Przedzierałem się w miejsce za złapaniem jakiegoś żywca. Przedzierałem, jak to się mówi, szlak za jakimś prawdopodobnie lisem. Szłem śladami i tak to mniej więcej wyglądało. Żywców na tą porę nie ma. Straciłem godzinę czasu na łapaniu żywcy. Złapałem niewielkiego jazia, jak widzicie sami. Mała jazia, więc małą jazię wypuszczamy i łapiemy żywce dalej. I tyle w tym temacie. Jak widzicie, żywcy nie ma. Siatka sztywna i, drodzy Państwo, przepraszam, że nie odpisałem na pod ostatnim filmem na Wasze komentarze. Odpiszę w wolnym dniu, czyli prawdopodobnie jutro, bo będę miał nocne zmiany, więc chwilę poświęcę na komentarzach. No i rzucił mi się komentarz jeden w oczy. Kolega pytał, jaka to sztyca. Dokładnie to jest sztyca od wędki. Bolonki Mikado Taurus 7 metrów, 7 sekcji do 30 bolonka. Nie ściągałem uchwytu na kowrotek ani przelotek. Posłużą mi do mocowania kamery przy podrywce, żeby były lepsze efekty podwodne. I tak dokładnie mówię. Ponad 4 metrów, nie mierzyłem, ale dobre 4 metry jest. Tu gwint i śruba, którą wkręcam sznurek. Mogę odkręcić śrubę, wkręcić kosz do podbieraka i mam taki ponad 4 metry podbierak z długą sztycą. Uniwersalny gwint i tak to mniej więcej wygląda. Więc, drodzy Państwo, spróbuję złowić jakąś jeszcze uklejkę, no ale myślę, że nic z tego nie będzie i zawijam się na stykankę. Kupiłem paczkę czerwonych robaków, świeżutką, czwóreczkę tych większych,
i posiedzimy parę godzin przy tej minusowej temperaturze, odczuwalna prawie dwie dychy, jak to pisze na zdjęciu, zobaczcie. Ale myślę, że tyle nie ma, bo nie wieje, nie kurzy, nie dmucha, nie bucha, nie hucha. No i drodzy Państwo, cóż mi zostało innego, jak zabrać Was na najnowszy film w moim wykonaniu. Tą piękną zimową porą. Zobaczcie, jaka piękna aura. Przyznać musicie mi rację. Więc jeszcze raz zapraszam serdecznie na najnowszy film w moim wykonaniu. Za komentarze, łapki serdecznie dziękuję i w wolnej chwili odpiszę. Więc po krótkim spacerze, rozgrzaniu się przy połowie, łapaniu żywca, jesteśmy na miejscówce, czyli na stykance, ale tu nie będziemy wędkować ze względu na to, że zobaczcie sami, co się dzieje. Widzicie, pięknie, ładnie, lecz wszędzie lód, 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 dopiero tutaj, gdzie płynie Starorzecze rzeki Czarnej Nidy, jest kawałek wolnego. I jak sami widzicie, tak to mniej więcej wygląda. A miałem ochotę powędkować za Okoniem w tym miejscu i nic z tego. Minus 15. Dało robotę i jest zamarznięte, więc rzucę tutaj zraz dokładnie w tym oczku, tu blisko jest takie oczko i zobaczymy co i jak i najwyżej pójdziemy na drugi brzeg, gdzie na ostatnim filmie byłem w dół rzeki. I tam gdzieś znajdziemy miejscówkę, żeby powędkować sobie na czerwonego robaczka. Weźmiemy, zarzucimy jedną z dużymi przelotkami najpierw tutaj i zobaczymy, co jest grane. Jak widzicie, bardzo bym chciał, ale pogoda na to, drodzy Państwo, nie pozwala. Zobaczcie sami. Nic z tego wszystkiego przy takim mrozie. Więc zaraz to wszystko chowam. No i tak to mniej więcej wygląda. No szkoda, bo tutaj w nurcie raczej rybki nie stoją. Stoją tu na łączeniu. No ale zobaczymy. I tak mówię, chyba będę musiał się wrócić, przejść most, iść na drugą stronę. Ale muszę uważać, bo tam jest wąsko, drodzy Państwo, jak zauważyliście na moim filmie ostatnim. Można się zsunąć i zjechać do wody, no ale posiedzę najwyżej do 12, tak aby nakręcić dla Was jakiś film, odpocząć sobie, no i kilka razy zarzucić zestaw. A nóż widelec może coś się złowi, więc zostańcie ze mną i zobaczymy co i jak. Jak zwykle w moim wykonaniu. Jest pięknie, pięknie. Drodzy Państwo, tak jak mówię, kupiłem czwóreczki, czyli większe trochę robaczki. Niedużo, ale fajne. I takiego zaraz założymy na drugą z wędek i rzucę tu w oczko. Tam dokładnie na krawędzi lodu stoi, a drugą rzucę w te oczko. Nie będzie efektu, pójdziemy na drugą stronę, tam
jak drzewo, widzę, spokojnie jest. No i daleko nie będziemy chodzić ze względu na to, że musimy uważać, aby nie wpaść w jakąś dziurę, nogi nie skręcić, złamać, bo jest ślisko i śniegiem zasypane dziury, jamy, więc przede wszystkim ostrożność, bezpieczeństwo samemu przebywając nad wodą. Więc rozkładam drugą z bolonek, zakładamy robactwo i rzucamy zestaw. Jest pięknie, pięknie, szas, pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. I tak blisko sobie wędkuję. No szkoda, szkoda. Liczyłem, że jeszcze nie będzie po pierwszej tak zimnej nocy dniu oblodzona, ale szybko zamarzło, jak widzicie sami. No i trudno, będę musiał pochodzić trochę po rzece, co za bardzo mi się nie chce. Tak jak powiedziałem, że ze względu na bezpieczeństwo. No ale cóż, posiedzimy do 12. No i tak, żeby darmo nie przyjechać. Dość, że czas straciłem na łapaniu żywca, to na dodatek widzicie oblodzone. A no, jakbym wiedział, że tutaj jest zamrożone, zostałbym tam, gdzie przelewa się woda z Czarnej Nidy w Starorzecze. Zobaczcie, tutaj bym został. Przeszedłbym na drugą stronę i tam zarzuciłbym sobie dwie spokojnie za okoniem. Ale teraz już mi się nie chce przedzierać przez te krzory, przez ten głęboki śnieg. Więc tak mówię, przejdę na drugą stronę rzeki i pójdę w dół rzeki. Na dzisiaj by było dobre wędkowanie z czerwonymi robakami w tamtym miejscu. Ale cóż, trudno. Już się nie wracam. Wędkujemy, no i czekamy na jakiegoś garbuska. Dobrze, drodzy Państwo, że wiatru nie ma, ale zimno jest. Pokażę Wam rękawiczki, jakie wziąłem, czyli do kurtki komplet. Rękawiczki zimowe brytyjskich sił. Tutaj antypoślizgowe, jak to się mówi, z palcem. Bardzo ciepłe. Rękawice, tak pokazałem. I tutaj jest mały paluszek ze względu na to, że to brytyjskiego wojska, tak aby w razie zimy móc trzymać pistolet i szczelić, widzicie, ale go nie będę używał akurat, więc wyjmuję. O, wszystko szczela i tak to mniej więcej wygląda, czyli bardzo ciepłe. Bardzo ciepłe. Więc je zabrałem, tak aby sobie łapki ogrzać. I jest, drodzy Państwo, w pytkę, więc wędkujemy i czekamy na jakieś branko. Jeśli nie będzie, trudno. I myślę, że, drodzy Państwo, że zamiast pójść w dół rzeki, tu gdzie byłem ostatnio, żeby nie powtarzać tych samych miejscówek na moich filmach, wrócę się
i pójdziemy na tą zatoczkę. Zobaczcie raz jeszcze. Ale z drugiej strony tam jest lepsze dojście, gdzie woda przelewa się z Czarnej Nidy Głównej do tego Starorzecza. Tam się przelewa, dalej idzie i tutaj się łączy i jest tu stykanka. Czyli idziemy na główną starą Czarną Nidę powyżej młyna na zatokę i tam dokończę już swój film, nie będę przedzierał się, bo tam jest bardzo wąsko, doły są i można skręcić nogę. Więc zostańcie ze mną jeszcze i zobaczymy co i jak. Ale zimno, ale fajnie, fajnie. Bajecznie. Dobrze, wszystko marznie, zawijam się stąd. Idziemy w inną miejscówkę, z tego względu, że nawet wskazania tutaj nie ma na dwóch wędkach, więc przejdziemy gdzie indziej i w takie bardziej bezpieczne miejsce, no moim zdaniem, ale zobaczymy jak to przy tej minusowej pogodzie, jak to wygląda, czy tam dojdziemy, czy przejdziemy, ale spróbuję wam coś pokazać, czyli inne miejsce, więc pomalutku zwijam się i zmieniamy miejscówkę. Nida też częściowo zamrożona, zamarznięta. Tutaj jest otwarta woda, ryby górą chodzą. I tak to mniej więcej wygląda. Tylko zobaczymy, czy przejdę. Tak, aby nie wpaść nic. Tak to wygląda. Jest pięknie. Tu może być głębsza woda. Tu jest murek, tak żeby nie wpaść do głównej rzeki, zamarznięte. Zobaczcie jak pięknie. Jakoś dałem radę. Okej. Interesuje mnie ta strona. Tak mówię, byłem z tej strony, trzeba byłoby się przedzierać. Wolałem teraz tą stroną. No i tutaj już dokończę dzisiejsze wędkowanie. A co uda się złowić, zobaczycie sami, ale zobaczcie jak jest bajecznie. Tam przeszłem górą i tu będę puszczał blisko
dwie wędki, dwa zestawy, tak jak to się mówi, dwie rozłożone wędki ze spławikiem, bo tutaj nie jest zamarznięte. A co uda się złowić, zobaczcie, więc jest, tak to mówię, pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wpyte, nie inaczej. Ok, i tu już dokończę dzisiejsze wędkowanie. Do 12, do 14 zobaczymy, jak to będzie z braniami. Jak jeśli nie będzie brań, to 10.25, półtora godziny i się zawijam. A jeśli będą brania, to do 14 posiedzę. Zerwałem zestaw, drodzy Państwo, wpadłem praktycznie do wody, nie jest mokre, ale widzicie, tu zsunąłem się, bo zahaczyłem o korzeń, więc jedną zerwałem, drugi zestaw też urwałem i założyłem małą blaszkę, obrotówkę, tak aby może na spinning coś złowić. Taką założyłem, jak widzicie. Niedużą. I zobaczymy, jak to śmiga. Mówię, za godzinę jadę, nie ma sensu. Zimno. I na dodatek nic nie bierze w te miejsca, co zaplanowałem sobie na wędkowaniu, zamarznięte, więc trochę tutaj poskręcam, zobaczę, może coś uda się złowić na małą blaszkę. Więc zostańcie jeszcze ze mną i tak mówię, 12.17 mam autobus, jest godzina 11.01. To niecałą godzinkę pospinninguję. O! Słyszycie? Myśliwi czy coś? Godzinkę pospinninguję. Ok. Ale wiecie, przy tak zimnej temperaturze szczytówka, żyłka, wszystko się klei, przymarza, szybko mróz łapie mokrą żyłkę i przykleja się do przelotek, więc nic z tego, drodzy Państwo, nie będzie. Zobaczcie, widzicie, już nawet schodzić nie chcę, muszę obladzać, no ale no jakoś damy radę, więc zostańcie jeszcze ze mną, tak jak mówię. Tam jakieś strzały, polowania i tak to wygląda. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Trochę tutaj porzucam, pójdę, przejdę tutaj, jak ten
woda co się przelewa i na tym cypelku stanę, ale zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Dobrze, więc idziemy tam na cypelek i tak mówię, niedługo będę kończył ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Taki krótki wypad na rybki. Przejdziemy tędy pomalutku, powolutku. Tu jakieś doły, tu głęboko. No. Przejdziemy tędy. I spróbuję tu porzucać trochę, pospinningować. Mam nadzieję, że przejdę. Dobra. Dobra. Udało się. Tak mówię, płytkie mam buty, ale dałem radę i kilka rzutów tu. Jeśli to nie da efektu, zakończymy dzisiejszą imprezę. Oczywiście podrywkę nie mogłem siatki zwinąć, zdjąć z tego względu, że siatka zamarzła, to schowałem ją tam koło młyna, czyli podrywkę ze sztycą przysypałem piachem i myślę, że nikt jej nie skubnie. A tutaj trochę pospinningujemy. Wezmę lód, rozłożę patyk, i miejmy nadzieję, że może coś się złowi. A jak nie, to trudno. Więc machaj będą, ryby będą. Ale jest pięknie. Pięknie. Okej. Czeszemy tą miejscówkę i pomału będę kończył. Jak jest zimno, to najlepiej kija trochę w wodzie trzymać, tak nie zamarzają szczytówki. Bo jak trzyma się na powierzchni, to mróz łapie, a tak to do wody i na czucie trzeba ściągać, no i patrzeć, aby przynęta nie wjechała nam w przelotkę szczytową. Ale próbuję. Więc drodzy Państwo, na tym kończę. Odebrałem telefon, zostawiłem przynętę w wodzie. No i teraz po zakończonej rozmowie chciałem ściągnąć i w zaczep akurat opadło to wszystko, spłynęło i weszło w zaczep, czyli zerwałem jedną, jedyną blaszkę z gumką i już mi się nic nie chce wiązać. Nic mi się nie chce dokładnie wiązać, wszystko porwane, jest za zimno i po prostu mi się nie chce. Więc taki film, jak pokazałem, i tak to leciało. Godzina
11:22, pójdę, posiedzę pomału, coś ciepłego może sobie kupię, napiję się. No i tak to leciało, więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. No i jadę na Kielce. Cześć. Dobra, teraz jeszcze trzeba wrócić. No ale którędy? Którędy? Tak, żeby jeszcze wody nie zaliczyć. No ale myślę, że dam radę. Po krzurach. Po krzurach. Bockiem, bockiem. I jakoś stąd się, drodzy Państwo, wyjdzie. Więc widzicie, jak to jest. Jakie wędkowanie, przedzieranie się. Trzeba uważać na wszystko. Ale tak to bywa. Więc zawijam się do domu. Po śladach znów lisa. I mnie on wyprowadzi prosto pod młyn. Tam, gdzie schowałem podrywkę, którą zabiorę w drodze powrotnej. Pięknie, pięknie jest. Zobaczcie, jak ładnie. A ja idę dalej. I jak to konkretnie już zamarznie, to będzie wędkowanie spod lodu, nad lodu. I będzie w pytkę. A teraz trzeba się przydzierać. Pomału. Nie inaczej. Po śladach lisa.